Zapraszamy na 12 odcinek. O! Dzień dobry. Co jest lepsze od dnia w Dubaju? Oczywiście dzień meczowy w Dubaju. Dziś Legia mierzy się z Dynamem Kijów, ale mam wrażenie, że oprócz tego czekać nas będzie jeszcze parę ciekawych rzeczy. To co? Jedziemy! Ostatnio w komentarzach padało takie pytanie, co to właściwie jest? Więc my dziś postanowiliśmy rozwikłać dla Was tę zagadkę. Rozgrzewka skończona, zaczynamy taktykę. Na linii trener Mucha, nasi młodzi bramkarze, też byliśmy dzisiaj świadkami paru ciekawych pojedynków. Tak? Kibice pytali, zdradzisz może tajemnicę, do czego służą te gumki, które macie na butach? Szczerze mówiąc, ja sam do tej pory nie wiem, trzeba spytać specjalisty, trenera Bortnika, ale podejrzewam, że jest wiele informacji, które one mogą dostarczyć. Kontakty lewa, prawa, celne podania, przewinięty dystans w high speedzie i coś tam jeszcze było. Ja pamiętam, w każdym treningu mamy te informacje, trenerzy to analizują. Jak to wygląda, jak przebiega trening, więc po więcej szczegółów myślę, że trener Bortnik z chęcią to wytłumaczy. Panie trenerze, tak? Się dopytują, do czego te gumki na nogach zawodników służą. Aha, takie gumeczki specjalne. Ja się śmieję, bo przed wyjazdem to napisałem taką wiadomość chłopakom na WhatsApp, że wszyscy zabieramy gumki do Dubaju. I później trzeba było sprostowanie napisać. A to są gumki takie bardzo fajne narzędzie, które pozwala nam monitorować obciążenie techniczno-taktyczne, czyli też dane statystyczne samego treningu, liczba podań dokładnych, kto do kogo podaje, kto z jaką siłą podaje i wiele, wiele innych ciekawych rzeczy. Także takie ciekawe, nowe narzędzie do naszej pracy. Co jest, Siszu? Zmęczony już mocno? Nie, dlaczego? No bo właśnie wczoraz zapytał, co, jak tam trening to powiedziałeś, Aweś? Nie, powiedziałem, spoko. To rzeczywiście zmienia postać rzeczy. Aha, spoko, ludzie. Kto panowie dzisiaj podstawa? Proszę? Kto podstawa dzisiaj? Podstawa to dobra regeneracja przed meczem. Forever. To już kamera włączona, podsumowanie jest zachowane jak gdyby dla siebie przede wszystkim. 82-1. 82-1? Czyli ile? Od początku. Brawo. Ale wiesz, najważniejsze jest jakby waga, ok, jedna rzecz, ale druga grubość fałd skórnych, nie? To dla nas jest istotne, a ostatnim razem, jak Wojtek ci mierzył, to ta różnica była znacząca. Nie? Także myślę, że to jest podsumowanie tego wszystkiego, że praca została wykonana odpowiednio, spadła waga u tych, u których musiała zadać, u niektórych wzrosła, nie będę mówił kogo, a ja mówię o sztabie, tak? A nie, nie o zawodnikach, ale o sztabie. Metody sztabu treningowego coraz bardziej niekonwencjonalne. A, jest takie proste założenie, że dużo łatwiej zrozumieć zawodnika, jak się codziennie w tym upale człowiek wykona swoją pracę. Czyli rozumiem, że teraz się rozumiecie bez słów. Nie, no słowa są potrzebne, ale rzeczywiście te sportowe rozumienie wtedy wydaje się znacznie lepsze. Dużo tak już biegacie? Ja biegam każdego dnia od początku. No to zrozumienie już widzę na poziomie, musi być naprawdę dużo. Dokładnie. Powodzenia.
Piękne słońce. Nie da się nic nie robić. Poszedł. Na polowie klaty wypiął suchy wciągnąć. Ładnie, teraz ci nawet nie chcę, bo się nawet trzymał. Już tak słońce jest. Trening zrobiony, obiad zjedzony, autobusy zaparkowane. Także możemy chyba ruszać na mecz. Mamy to w sercach, umysłach, na tatuażach. Mamy to w kodach DNA, nie ma sensu. My już jesteśmy i teraz czekamy na głównych aktorów dzisiejszego widowiska. Trzeba przyznać, że plac, na którym zmierzymy się z Dynamem, wygląda naprawdę bardzo przyjemnie. Okazało się też, że z wizytą wpadł jeden niespodziewany gość. Eduardo, nice to see you again. What are you doing here? Yes, I just come and spend some time with my family, holidays, and I see my friends here now in Legia, also the opposite team, and watch the game. So how did you know that we play today? Because I have a connection here with the friends. I spoke with director Radek, I spoke with my friends also in Dynamo Kiev, and they invited me to watch the game. So now you have some connections with which guys from the team you played in? Well, in Legia, you mean? Yeah, in Legia. In Legia? You have contact with somebody? Very sure, no? Yes. Yeah, he is. I think this was the maybe only player that stayed at the moment in Legia. So which score you expect today? Which is my friend. It's difficult, but I mean, I just want to watch the good game there. Okay, so I wish you that. Yeah. Skoro wszyscy na pozycjach, to chyba możemy już zaczynać. Zapraszam Państwa na pierwszy gwizdek. W pierwszej połowie, jakby powiedział król Artur, no i fajnie, więc teraz przyjrzyjmy się temu, co działo się w drugiej części spotkania. Podanie ostateczność, długie podanie ostateczność, szukaj małej gry, ryzykuj, gra, nie bój się. Paka! Paka! Rafa! Pograłeś trochę dzisiaj, co? Tak, kibie się do zdjęcia, Bartek. Do zdjęcia byś mógł brać. Młody człowiek. Czekaj, obowiązki. Lokalny den. Lokalny den. Best number. Tak, come on. It's very good. Very good. Maybe it's in the, with the pitch. In, behind you. Like this. Your uncle will be proud. Let me make one. Sure, again. Very good. Yes. Perfect. Thank you. Are you happy? You're welcome. Fanów już masz międzynarodowych, widzę. Zawsze miło się robi, jak ktoś chce zdjęcie. Chcę zrobić. Na pewno
Mogę powiedzieć, że takie docenienie. No, fajnie, fajnie. Wrażenie, że też masz poczucia pozytywne. Myśleliście, że łatwiej wam, że się ciężej wam się z tym Dynamo będzie grało? Nie było też łatwo, bo kilka razy w środku pola ciężko było wyjść. Na pewno był to bardzo dobry, bardzo dobry przeciwnik, ale cieszymy się, że zwycięstwo z tego wyszliśmy w pojedynku. Po takim meczu wieczór powinien być dla naszej drużyny bardzo przyjemny, a mam nadzieję, że dla was przyjemne było spędzenie z nami całego tego dnia. Dzięki wam bardzo za obecność. Przypominam, wiecie o czym, subskrypcja, opi w górę, to coś, co na pewno będzie fajnie, żebyście zostawili. I już teraz zapraszam was na jutro. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć!